Zdaje Michał Cichy, siemanko. Siema. Michał, Poloń, coś tam potrafisz? Jaki przewidujesz wynik walki, jeżeli chodzi o Michał Cichy, a Shaun Reporter? TKO w pierwszej rundzie. Dla kogo? Dla szalonego reportera, nie? Nie, dla mnie oczywiście, bez problemów raczej. Trzy argumenty, dla których Cichy może wygrać. Szalony jest za stary, za wolny, za cipowaty. W kuluarach słyszałem i liczyłem wiadomości w telefonie Michała Cichego, że on do ciebie pisze wiadomości. Szalony reporter pisze na Instagramie do Michała Cichego: gościu, co to ma być? Nie, to wiesz, akurat spojrzałeś mi w telefon, nie wolno, ale on mi zareagował na jakąś relację, wiesz tam, z treningu, wiesz, jak jestem, napiąłem się przed lustrem i tam dał serduszka, wiesz. Więc no, raczej sobie dogryzamy, wiesz, to nie jest tak, że jakąś czystą nienawiścią do niego pałam, po prostu go nie lubię, a on się chyba chce przymilić, nie, wiesz, może ma nadzieję, że dzięki temu mniejszy wpierdol dostanie. Co, może on szuka kolegów, może to jest dobry chłopak i chce zaskarbić sobie twoją sympatię. Kurwa, może dobry chłopak, ale w dziwny sposób to okazuje, nie, wiesz. Ciężki kurwa gościu, już nie wiem, czy widziałeś na Twitterze dzisiaj znowu jakiś, a to z papieżem, a to ludzi, co wrzucają zdjęcia z dziećmi, już nazywał tam, wiesz, że nie mają ambicji, no ogólnie ciężki gość. Słuchaj, są różne teorie w internecie, internauci piszą, jedna z nich głosi, że Marcin Najman bardzo dobrze zarządza swoim negatywnym PR-em i płynie nad tym hejcie, bijąc kapitał. I druga strona mówi, że Shaun Reporter to może być taka właśnie namiastka Marcina Najmana, który doskonale tym wszystkim zarządza. Gdyby się obstawić, wyrachowany ekspert, który wie, co robi, czy po prostu gość, gdzie miejscami gubi się tym, co robi? Się wydaje, że on może teraz będzie wyrachowany bardziej, ale na początku to w ogóle sobie nie zdawał sprawy, że takie rzeczy odpierdala. Ale wiesz, on często teraz widzę, że on już specjalnie te rzeczy robi. Ja nie wierzę, wiesz, że można tyle razy z siebie debila zrobić. Naprawdę. To już musisz robić specjalnie, albo nie wiem. No sam powiedz, no, gość ma wpadkę za wpadką, to jest aż niemożliwe, żeby to nie było specjalnie. Ja się powiem tobie, ja mam wrażenie, że są osoby właśnie jak Shaun Reporter czy Marcin Najman, którzy bez względu na to, co by się na nich nie wylało, oni biorą deskę surfingową i robią z tego siano. Stary, kiedyś tak naprawdę Marcin Najman to już powinien zniknąć z internetu, pamiętam po tej akcji z Casio, a teraz znowu ludzie go lubią i znowu go chcą oglądać. No, dla mnie to jest niesamowite, nie? Jak można... W jak szybki sposób można zapomnieć, że ktoś jakieś głupoty odpieprzał? Ale powiem tobie, że no, ja chciałbym się go naprawdę zapytać, czy on ma to zaplanowane. Ja kupię tą jego książkę, przeczytam, bo jestem ciekaw jego spojrzenia, jego perspektywy. A ja nie jestem i nie przeczytam. Ale tylko zrozum, to jest uniwersum, o którym możesz nie mieć pojęcia, ty masz szansę go na miastkę tego listy zrozumieć. Ale stary, ja pamiętam Marcina Najmana jeszcze, wiesz, zanim większość osób oglądało jakiekolwiek, zanim Freak Fighty w ogóle powstały. Józek zanim Walczy, on wiesz, stworzył Freak Fighty. Tak, zanim stworzył z Płodzianem Freak Fighty, więc no ja nie, wiesz, ja wiem, co on tam będzie mówił w sumie, bo on od lat mówi to samo, wiesz, jedno trzeba mu przyznać, konsekwencja. Kamień gotuje. Mariusz go nauczył gotować kamień. Tak, żebyś wiedział, nie, Marcin, sorry, Marcin Najman jest konsekwentny przez tyle lat i mówi to samo. Ja myślę, że w książce nic odkrywczego nie przeczytamy, po prostu, wiesz, będzie o tym, jak go szukali z Saletą, jak sędzia z pewnego dosiadu go ściągnął, jak Saleta przegrał dwa razy, ale wygrał. Później, wiesz, no, no ja wiem, co tam będzie w tej książce, nie? Więc ja nie muszę tego czytać, mogę ją zrecenzować przed przeczytaniem, nie? Słuchaj, a propos recenzji, to kiedyś się recenzował znany polski recenzent Paris Platynow, recenzował książkę Majewski Idei Empiku. I pamiętam. Myślę, ej, byku, ja myślę, że jak ty może dojdziesz do mojego walki, albo jak Boxdel będzie miał walkę z Najmanem, to może Boxdel w ten sposób zrecenzuje książkę Najmana, jak Paris Platynow książkę Dein. Ja zamiast tej recenzji bym zobaczył walkę kogutów, nie? Wiesz, Boxdel kontra Najman. I wyjaśnione afera. Powiem ci tak, ja się dzisiaj założyłem z Arturem Szybyszem o burgera. Patrz, podrywają nas, ej, to pato, ej, hop, mama. No, ale one siedzą ze strong ekipą, więc wiesz, aha, to nie, to nie, my, a my jesteśmy weak ekipa. Ale ja teraz się spotykam, albo kończę się spotykać z fajną dziewczyną, także muszę dbać, wiesz, o te, no dziewczyny, hop, kicaj. No, one są wszędzie, nie? No. Dobra, Agatka, pozdrawiam cię. W każdym razie,
po tym to już może nie będzie kogo pozdrawiać. Nie, to liczę, że będzie. No, natomiast... Agatka, wybacz. No. Don't break my heart. Dobra, stara, powiedz tak. Jak, założyłeś się z Arturem Przybyszem, że dojdzie do walki Boxdel kontra Marcin Najman. Jeszcze w tym roku. No to odważnie, bo ja myślę, że nie dojdzie. Dlaczego ma nie dojść? Bo Najman przegra z Jóźwiakiem, już ta walka nie będzie miała sensu. No jak Jóźwiak? Mówię ci, Najman wygra z Jóźwiakiem. Teraz wygra. Bo prezes jest zbyt potężny, stary. Nie oglądasz jego story. No oglądam, jak wali bęben. Z Rokiego, stary. Widać, że to jest taki nasz Roki. Ale Marcin Najman obroni Częstochowę od zachodniej strony. Ale... No stary, z jednej strony armata, drugiej armata, a z kolejnej Marcin z całą hordą ludzi, którzy dba o tę Jasną Górę niezdobytą. Marcin uratował Jasną Górę, uratował Stadion Rakowa i uratował koguta w Galerii Jurajskiej, więc wiesz, ale siebie nie da rady uratować. No. Siadaj no, hej. Słuchaj, poznasz Michała Kitego. Chyba Michał ci załatwić. Ja tak? Idę do roboty. Chcecie? Michał, cześć, Michał musi iść do roboty. No, to ja ale Michał, dziękuję ci bardzo. Zrobić,